Cześć, z tej strony Gosia, Superka i dziś zabieram Was na subtrip po jeziorze Kubek. Podczas czerwcowego subtripu po Polsce udało nam się właśnie odwiedzić krainę Tysiąca Jezior w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. Jezioro Kubek jest bardzo fajnie położonym jeziorem, osłonięte drzewami, także nawet w bardziej wietrzny dzień możecie tutaj znaleźć oazę supowego spokoju. Brzeg jest na tyle ciekawie ukształtowany, że z chęcią zwiedza się jego prawą i lewą stronę. Jezioro jest wąskie, podłużne, bardzo interesujące. Na jeziorze znajduje się kilka wysp. Nam nie udało się ich odwiedzić tego dnia, ale może Wy spróbujecie? Wokół jeziora znajduje się pole biwakowe, takie leśne, zorganizowane w pół na dziko. Jeżeli jesteście miłośnikami kempingowania, to zdecydowanie polubicie się z jeziorem Kubek. Szukając chwili wytchnienia od słońca, pochillowaliśmy wśród gałęzi drzew, zjedliśmy przekąski, wypiliśmy co mieliśmy w plecakach i ruszyliśmy na poszukiwanie dalszych SUP przygód. Wokół jeziora znajduje się dużo drewnianych pomostów, zapewne korzystają z nich wędkarze, ale także supowicze mogą sobie tam przycupnąć i odpocząć. My z Dominiką zatrzymałyśmy się przy takim jednym pomoście, gdzie nad nami królowało ogromne uschłe drzewo. Zrobiło na nas duże wrażenie, bo to taki nietypowy widok pośród zieleni zobaczyć takie suche gałęzie. Z mojego punktu widzenia jezioro Kubek jest bardzo fajnym miejscem do odwiedzenia go z dechą, jednak trzeba uważać na porywy wiatru, które się tam zdarzają. My supowaliśmy w mocno wietrzny dzień i chowaliśmy się przed tym wiatrem dzięki drzewom, które porastały jezioro, ale mimo wszystko napotykaliśmy mocne podmuchy wiatru, między innymi dlatego nie dopłynęliśmy do wysp, które kusiły nas swoim wyglądem. Sądzę, że jezioro Kubek jest jednym z wielu jezior, które zachwycają w tym rejonie.